można już korzystać z nowo powstałego w Tarnobrzegu pump tracku, czyli specjalnie przygotowanego toru do jazdy rowerem, składającego się z garbów i profilowanych zakrętów. To jedyna taka sportowa atrakcja w regionie. Skatepark w Tarnobrzegu już jest, placów zabaw dla dzieci i siłowni też nie brakuje. Pump track powstały na terenie za szkołą podstawową nr 10 w Tarnobrzegu. To nowa, oryginalna 144-metrowa atrakcja i jednocześnie zachęta dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. Akurat ten jest taki trochę ekstremalny, ale cieszy się dużym zainteresowaniem. No teraz jest akurat godzina 9, dzieci są w szkole, ale jak parę razy tu przyjeżdżałem, no to tych dzieciaków było całkiem sporo. Oprócz samego pump tracku, no jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść na ławce. Jest taka stacja do naprawy rowerów, a więc jeżeli coś się z rowerem stanie, to można sobie ten rower, no tak doraźnie powiedzmy, naprawić. Tor jest ogólnodostępny. W następnym roku planowane jest jego oświetlenie, co umożliwi korzystanie z niego do późnych godzin wieczornych. Nie da się ukryć, że potencjał miejsca znajdującego się za Tarnobrzeską dziesiątką jest sukcesywnie wykorzystywany. Uzupełniamy tą bazę sportową tutaj, no bo oprócz tego boiska, które w tym momencie jest siłowni, no teraz pojawił się pump track, także był duży teren zielony niewykorzystany. Teraz ten teren zmniejszamy i na pewno myślimy o kolejnych atrakcjach też tutaj przy szkole podstawowej nr 10. Pump track to inwestycja, która kosztowała 210 tysięcy brutto.